chciałem podzielić się pewną myślą na temat religii i mistycyzmu. Jak wiadomo, mamy 5 głównych religii świata. Chrześcijaństwo, islam, judaizm, buddyzm i hinduizm. Zazwyczaj ludzie znajdują się gdzieś, praktykują którąś z tych religii. Czy możemy powiedzieć, że któraś z tych religii posiada jakiś wspólny element? Co ma wspólnego buddyzm z chrześcijaństwem albo judaizm z hinduizmem? Chyba nie za bardzo możemy znaleźć coś wspólnego. Zazwyczaj te osoby, które praktykują daną religię, koncentrują się na różnicach, które charakteryzują daną religię, nad pewnym zewnętrznym rytuałem, zewnętrznym wyglądem, który charakteryzuje praktyki religijne w danej tradycji. Oczywiście msza katolicka, czy msza chrześcijańska, czy nabożeństwo chrześcijańskie jest inną formą rytuału niż na przykład puja hinduska, czy jakiegoś rodzaju medytacje buddyjskie. Czy ma to coś z sobą wspólnego? Zazwyczaj ludzie myślą, że nie. Często na tym tle odbywają się różne spory, wręcz wojny religijne. Wiemy oczywiście o współczesnym zagrożeniu tak zwanym terroryzmem islamskim, czy różnego rodzaju, znamy z historii, wojny religijne prowadzone właśnie na podstawie tego, że ktoś w inny sposób się modli, czy inaczej robi znak krzyża, czy inaczej wygląda, inaczej nazywa Boga w innym języku. Okej. Czy jest możliwe życie w kooperacji pomiędzy tymi religiami? Pewnie w jakiś sposób tak, w oparciu o tolerancję i zrozumienie. Natomiast istnieje również, co możemy innego z tym zrobić. Istnieje też taka idea, nazywa się to synkretyzm religijny, czyli próba łączenia dwóch lub kilku tradycji razem. Mamy doświadczenie, istnieją takie religie, jak na przykład bahaizm czy sikhizm. Jest to próba właśnie synkretyzmu religijnego, czyli połączenia kilku tradycji w jedną. Udaje się to w jakimś tam stopniu, natomiast nie rozwiązuje to jakby problemu sporu religijnego. Ponieważ ludzie najczęściej znajdują się z świadomością tutaj, jeżeli każdy z palców reprezentuje jedną religię, znajdują się tutaj na końcu jakby tej metafory. W związku z tym jedna osoba, która znajduje się tutaj, z drugą osobą, która jest tutaj, nie będzie w stanie się porozumieć ani dogadać. Ale zróbmy inne doświadczenie, zróbmy inne podejście. Zmieńmy jakby punkt widzenia. Co się stanie, jeżeli pogłębimy naszą praktykę religijną, naszą wiarę, naszą praktykę, nasze doświadczenie Boga i staniemy się osobą, która jest określana jako święty, jako mistyk, jako osoba, która jest samozrealizowana, jako taka, która jest oświecona, taka, która ma wgląd w naturę rzeczywistości, tej rzeczywistości, która jest transcendentna do tej, której nas otacza. Nie jest jedynie zwykłym materialistą, zainteresowaną życiem materialnym, życiem doczesnym, lecz ma wgląd w te rzeczy głębsze. Czyli można powiedzieć, że poznając praktykę religijną, stając się świętym, stając się mistykiem, mając doświadczenie tego, do czego prowadzi ta, czy powinna prowadzić ta praktyka religijna ostatecznie, dochodzimy do pewnego punktu, który jest wspólny dla wszystkich religii i tutaj symbolicznie możemy powiedzieć, że jest to środek dłoni. Czyli ta osoba, której świadomość znajduje się w środku, jest, możemy określić ją jako mistyk, jako świętego, jako mistyka. I w tym momencie jakby istnienie sporów i różnic doktrynalnych, czy rytualnych, czy kulturowych, terminologicznych przestaje istnieć, ponieważ te osoby jakby docierają do źródła, do sedna i znajdują się tutaj. W tym kontekście słyszałem taką opowieść na początku XX wieku. Po Stanach Zjednoczonych podróżowało dwóch nauczycieli. Jeden był z tradycji sufizmu, drugi był nauczycielem zen. I za każdym z nich podążała pewna grupa zwolenników, osób, które były zainteresowane ich naukami. No i pewnego dnia doszło do spotkania, kiedy oni obaj spotkali się. W związku z tym każdy był zainteresowany, jakiego rodzaju wymiana, jakiego rodzaju debata czy rozmowa odbędzie się pomiędzy nimi.
ponieważ pochodzili oni z zupełnie innej tradycji, jak wiadomo, tradycji mistycznej, tradycji religijnej świata, jak wiadomo, Zen jest, pochodzi z Japonii, jest pewną formą buddyzmu, natomiast sufizm jest tradycją wychodzącą się z islamu, czy jak niektórzy też są, twierdzą, mając coś wspólnego z hinduizmem. W każdym razie jest to zupełnie inna tradycja. I tych dwóch świętych spotkało się na tej debacie w Nowym Jorku. Każdy był podekscytowany, co się wydarzy, co się stanie. I w pewnym momencie, jak doszło do tej debaty, siedli koło siebie, czy naprzeciwko siebie. Mistrz Zen popatrzył głęboko w oczy mistrzowi sufi i powiedział: widzę Zen w tobie. Na co mistrz sufi popatrzył głęboko w oczy mistrzowi Zen i powiedział: widzę sufizm w tobie. I w ten sposób zakończyła się debata filozoficzna, spór pomiędzy dwoma mistykami, ponieważ tak naprawdę na tym poziomie nie ma o co się spierać. I jak można by powiedzieć, że kiedy spotyka się dwóch filozofów i nie zgadzają się ze sobą, wtedy możemy powiedzieć, że są filozofami, ponieważ nie zgadzają się. Tak samo, jeżeli spotyka się dwóch mistyków i zgadzają się ze sobą, to oznacza, że są mistykami, ponieważ na poziomie mistycznym, na poziomie duchowym, na poziomie prawdziwego doświadczenia nie ma różnic, nie ma kwestii sporu, ponieważ doświadczenie obu tych osób jest takie same. Zatem życzę Wam tego, abyś doszedł do poziomu mistycznego, żeby poziom doświadczenia mistycznego był Twoim celem, abyś osiągnął ten poziom w tym życiu lub najszybciej jak to możliwe. I z tą myślą zostawiam Cię dzisiaj i do następnego razu. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Mówił Krishna Kirtan.